Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami Planet Alpha. I od razu, żeby było śmieszniej, zaczynamy rozgrywkę. Zazwyczaj zaczynam z menu głównego i opowiadam o grze, ale teraz mogę ją zacząć od razu z gameplayu, ponieważ to jest ten ekran, od którego zaczynamy grę. Nie ma żadnego menu, nie ma żadnego start, po prostu od razu jesteśmy wrzucani w samą rozgrywkę, gdzie gramy takim oto astronautą, kosmitą, nie mam pojęcia, kim jesteśmy. Gra sama będzie nam tłumaczyła, co się w niej dzieje, ale tylko za pomocą przekazów, obrazów, nie za pomocą tekstów. W ogóle nie ma w tej grze żadnych tekstów, chociaż menu główne jest. Czym jest Planet Alpha? Planet Alpha jest, może zacznę od ciekawostki, no jest setną grą wydaną przez Team 17, od których dostałem kluczek, za co serdecznie dziękuję. Jest to, jak widzicie, platformer 3D, choć takie gry zwykle nazywamy bardziej grami 2,5D. 2,5D to jest taka śmieszna nazwa, ponieważ określa ona gry, które są tworzone w pełnym trójwymiarze, jak widzicie zresztą, ale poruszamy się tylko i wyłącznie na płaszczyźnie 2D, tak? Czyli tylko w lewo, w prawo, w górę. Nie ma w ogóle głębi poruszania się tej postaci. Więc, to po pierwsze. Po drugie, no gra kosztuje 72 zł na Steamie, ale będzie również dostępna na PlayStation 4 i na Xbox One, a również na Switchu. Jeśli chcielibyście nabyć wersję komputerową, to tylko i wyłącznie pod Windowsy, nie ma wersji na razie pod Maca i pod Linuxa. I to, co pierwsze rzuca się w oczy, to na pewno jest to, że gra jest piękna, wizualnie naprawdę zachwyca oko w każdym swoim momencie. Jest to gra platformowa, ma małe elementy logiczne, ale stawia przede wszystkim na doznania wizualne i na akcję, bo w tej grze jest sporo akcji. Ten świat wydaje się spokojny, taki wręcz bym powiedział zbyt spokojny, ale nie martwcie się, ja nie będę wam nic na razie wam spoilował. Ja sobie pograłem w nią przez pół godziny i naprawdę wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, właśnie takie wizualne. Choć ja osobiście w grach szukam czegoś bardziej logicznego, czegoś bardziej, znaczy platformowo logicznego, gdzie tu trzeba trochę wytężyć umysł, albo musi mnie czymś gra zachwycić, takim naprawdę potężnym, żeby na mnie wywrzeć wrażenie, ale na razie Planet Alpha wywiera na mnie bardzo pozytywne wrażenie, na pewno wizualne. Zobaczymy, jak będzie dalej. Znaczy, w ogóle mogę też prawą gałką, bo gram na... A tam w ogóle ktoś jest. Teraz dopiero zauważyłem, że tam na samym szczycie, zobaczcie, jest jakaś postać po lewej stronie na górze, a tu jest jakaś twarz. I tu się w tej twarzy coś zaświeciło. Wcześniej tej postaci tam na szczycie w ogóle nie zauważyłem. To jest ciekawe, tak? No, więc i taki oto jest krótki wstęp, tam od razu, ja tam cały czas prowadziłem postać, tak? To nie była cutscenka. Teraz już możemy prowadzić postać, choć ciekawe jest to, że teraz już możemy nią normalnie biegać, skakać i w ogóle robić wszystko, tak? A wcześniej ona była jakby, nie wiem, coś z nami było. Nie wiem, czy byliśmy ranni, czy byliśmy zmęczeni, czy dopiero wylądowaliśmy, bo samo miejsce, w którym lądowaliśmy, było specyficzne, tak? Jakieś takie dziwne znaki były pod naszymi stopami. X to jest... no właśnie, X to jest kłócanie. No spójrzcie na ten świat. No spójrzcie, jakie to jest cudowne. Mi trochę to przypomina Abduction, no ze względu na dużą liczbę fioletowych elementów, tak, że barwą mi przypomina bardzo Abduction, ale proszę bardzo, jakieś stwory bardzo ciekawie narysowane, które coś tam, no normalnie żyją, coś żrą. W ogóle wygląd ich jest niesamowity. Oczywiście ja tutaj muszę uważać na elementy platformowe, czyli starać się właśnie skakać, wspinać, choć nasza postać teoretycznie, jak dobiegnie do ściany, potrafi się sama wspiąć, więc to nie jest problem. Można też czasami wejść gdzieś, gdzie teoretycznie nie musimy, ale możemy, żeby podziwiać właśnie cały ten widok. Jestem pod wielkim wrażeniem właśnie wizualnego wykonania tej gry. Kolejna ciekawostka, gra jest tworzona, gdybyście byli zainteresowani taką sprawą, w Unreal Engine 4. Nie jest to Unity, jest to Unreal Engine. Pierwsze koncepty tej gry były chyba w 2013 roku. Przez jednego gościa przez 2 lata była ta gra tworzona. Niestety nie pamiętam imienia i nazwiska. Ale ogólnie jest to kolaboracja w wielu państw, chyba nawet i 4 czy 5, Szwecja, Dania między innymi. No i wyszło coś takiego. Tam jeszcze widziałem, że chyba grant dostali, tylko jakiś grant finansowy ze względu na... Nie wiem, ze względu chyba na sam pomysł i wykonanie od Epic Games. Tak mi się wydaje. O, mamy również, oprócz tego, że możemy skakać i kłócać, mamy też elementy, gdzie będziemy przesuwać bloki. Zazwyczaj można to poznać po tym, że bloki są jasne i mają taki rąb na sobie.
możemy wskakiwać na takie elementy, więc tu jest, to jest ta jedna z niewielu sytuacji, w których będziemy doświadczać trochę ruszania się w głębi, tak? Czyli w osi Z. Jakieś, zobaczcie, stworki, które przypominają jakieś helikoptery, kurczę, jakieś płaszczki powietrzne. Mechaniką ważną w tej grze, z tego co wyczytałem i w sumie z tego co też zauważyłem, jest zmienianie i wpływanie na porę roku. Przepraszam, porę dnia. Dzień i noc. To nam będzie pomagać na pewno. O, są takie elementy właśnie akcji. Coś się niszczy, coś spada. Baczcie, w ogóle widzieliście, zobaczcie tam w tle, co się dzieje. Widzieliśmy na początku, jak był dzień, to stworzyło taki jakiś taki zielony parasol tamta roślina. A teraz, kiedy przyszła noc, schowało się. Za chwilę zobaczycie, jak oni tutaj wszystko... Każdy tutaj element tej gry jest właśnie podległy dniu i nocy. O, i teraz jesteśmy w jakiejś takiej... w takim świecie, gdzie wszystko piękną barwą się świeci. No naprawdę wywiera bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Ale z tego... mówię, ja mogę ocenić na razie grę z perspektywy pierwszych 30 minut. Na pewno nie możecie się tutaj spodziewać znajdziek, sekretów, ani żadnych zbyt zaawansowanych zagadek, bo ona tutaj bardzo stawia na przeżycia, tak? O! I tutaj właśnie, to jest to miejsce. Czasami znajdujemy takie platformy i kiedy mamy taką aureolę złotą wokół głowy i to oznacza, że możemy lewym i prawym triggerem coś robić. I w tym przypadku również, kiedy poruszam tymi prawym triggerem, naciskając, poruszam tymi dziwnymi statuami czy posągami, to również lewy, prawy trigger poruszam również, zobaczcie, mamy teraz wschód słońca. Zmieniam pogodę po prostu, tak? Niesamowite to jest. I to wszystko się, zobaczcie, dynamicznie zmienia. Kwiaty wypuszczają swoje pąki, tak? Albo podczas dnia oczywiście, a podczas nocy chowają pąki i zaczynają świecić. No, po prostu cudnie. Te góry w tle mi się bardzo z Abduction kojarzą właśnie. O! Czy to nas... Hops! Hops! Chyba zapomnieli o hitboxowaniu tego małego... małej płaszczki powietrznej, bo nie mam pojęcia, co to jest, ale jest ciekawe, też wydaje takie specyficzne głosy. Widzę tu dużo symboli rombów, ale również jakichś takich czasami gwiazd również. O, i tutaj znowu mamy, i proszę bardzo, jest... Wydaje mi się, że historia w tej grze jest opowiadana również w jakiś sposób tymi złotymi posągami, których ja sobie nazwałem Oscarami, tak? No bo przypominają trochę Oscary, statuetki Oscarów. Także Oscar nam tłumaczy coś tutaj. Czy to jest może jakaś, kaplica albo coś w tym stylu? Może jego pozycja ma znaczenie? Bo Oscarów będziemy jeszcze spotykać. Śmieszne dźwięki wydają te stworki. Oczywiście też w tle nie ma jakiejś konkretnej muzyki, ale jest taki, nie wiem, synth to się nazywa, czy coś w tym stylu, że mamy po prostu taką specyficzną ścieżkę dźwiękową, która daje nam taki mistyczny nastrój trochę, tak? Tworzy. No i te dziwne stworki, kurde, płaszczki powietrzne, o! Mogę przez nie przelatywać, może taki był w ogóle zamysł, żeby przez nie przelatywać. Słychać również różne dźwięki otoczenia. Można się zawsze rozglądać, znaczy to niezbyt dużo mamy możliwości rozglądania się, bo bardzo mały jest jednak ten ruch kamery prawą gałką. No ale zawsze to coś, tak? O! I tutaj znowu mamy coś kolejnego, jakaś kolejna... Tam widzimy jakąś kopułę, zobaczcie. Złotą. A tam dalej jeszcze jakąś kopułę fioletową na szczytach gór. Mamy znowu coś do przesunięcia, więc sobie przesuniemy. Wespniemy na górę i muszę przyznać szczerze, że nie mam pojęcia, do czego jest ten klocek ogólnie. Choć wydaje mi się, że ten klocek przy tej zagadce, do której zaraz dojdziemy, służy głównie po to, bo tutaj widzicie jest... właśnie. A, rozumiem. To trzeba tym klockiem lekko go zepchnąć i zniszczyć oto. To zabezpieczenie. Jak tam oczywiście spadnę, to zginę. Zginięcie respi nas po prostu, więc nie ma większej tragedii. Bardzo dużo tu checkpointów jest, więc teoretycznie gra nas bardzo nie będzie karać za zginięcie, za błędy. Po prostu szybko będziemy się respić i będziemy mogli kontynuować naszą podróż, co jest fajne. No bo to nie jest gra, gdzie rzeczywiście trzeba się wykazać
Znaczy, no nie no, wykazać na pewno trzeba się będzie jakimś minimalnym skillem. Myślę, że w przyszłości będzie tego skilla więcej trzeba. Ale nie jest ona tak od początku brutalna, jak niektóre platformówki potrafią być. Myślę, że można ją spokojnie porównać do Trine. O, tutaj będzie kolejna zabawa właśnie w przeskakiwanie. Ja tu już jestem mądry i sprytny, ponieważ wiem, gdzie trzeba poczekać. Ale tak to ja tutaj ginąłem kilka razy. O! No właśnie. No to macie przykład. Gdy cały czas trzeba być w biegu. Jednocześnie uważać, żeby w dobrym momencie też się wybić, bo no tutaj ciężko będzie się wkleić, jak się nie wybije dobrze. Świat jest całkowicie, widzicie, destrukcja jak najbardziej w opór. O, no i tutaj mamy znowu do czynienia z Oscarami, zobaczcie. Tak jakby jakaś statua człowieka ciągnęła drugiego człowieka. Ze względu na jakąś tragedię, która się wydarzyła w tym świecie? Ciężko powiedzieć. Znaczy, ogólnie musimy też rozwiązać zagadkę, tajemnicę tego miejsca, tej planety przy okazji. No i mamy kolejną zagadkę z użyciem dnia i nocy też po części. Tam w tle widzimy, że słońce jest zasłonięte księżycem. Ja sobie to tak to tłumaczę, bo tu też mamy, zobaczcie, że dwie, tam się jeszcze słońce to podświetliło. Tu mamy, o właśnie, tutaj mamy do czynienia znowu z jakimiś mechanizmami, tak? Można byłoby pójść dalej, ale tutaj jest to wszystko zablokowane, więc musimy coś wymyślić tutaj. No ja oczywiście tę zagadkę rozwiązałem, więc wiem już, o co chodzi. Lewy i prawy trigger powoduje, że tu możemy, zobaczyć, obracać. Ale również i zmienia się jakby czas dnia, ale też zmieniają się, zobaczcie, tam gwiazdy na nieboskłonie. Jest naprawdę cudownie w najmniejszych detalach przemyślana gra. Wydaje mi się, że tu trzeba po prostu ustalić, zrobić... Właśnie, o, to samo się już teraz aktywowało, ale trzeba było prawdopodobnie zrobić taki układ, jak był tam, czyli że mamy zaćmienie księżyca w takim wypadku, czy zaćmienie słońca wręcz. I to jest piękna rzecz. Tu po prostu, nie będę nic mówił, po prostu przypatrzcie się temu. Piękne, prawda? Jak w Koperniku w Warszawie, ale nagle wbiły jakieś eksterminatory z doktora Hu. Ja je tak nazywam. Czyli innymi słowy, nazwijmy go, że to są bliskowie. Dlaczego? No bo w doktorze Hu byli dalekowie, a to nie są dalekowie. Będą teraz bliskowie, tak ich będę nazywał. No i to jest pierwszy element, kiedy zapoznajemy się z jakąś inwazją. To ewidentnie jest inwazja, no i tutaj również są elementy skradankowe. Są roboty, które jeśli nas zauważą, będą do nas strzelać. Będą szły też w naszym kierunku. Jeśli zaczęły jeszcze strzelać, ale myślę, że nieraz będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ciut zlami i będą do mnie strzelać. Także jest inwazja robotów na tę planetę. To jest kolejna rzecz, którą się dowiadujemy. Zobaczcie, tam w tle coś się dzieje. To są... Trochę mi się z Mass Effectem kojarzy też. Ze względu właśnie na trochę wygląd też tych potworków. Tam ktoś wylądował, więc raczej nie możemy tamtędy pójść, trzeba będzie go ominąć. Więc pójdziemy dołem. Widzicie, jest też wspinanie się po kwiatach czy pnączach. O! I to jest w sumie smutny obrazek, że te stwory wielkie, one też... Oj, zapatrzyłem się na stwory i zapomniałem skoczyć. One uciekają, tak? Są tutaj jakby... No... No ktoś wkroczył na ich teren, tak? Zwierzyna. Ucieka. W popłochu. Nie wiadomo, co chcą te alieny. Czy oni mają zamiar wyssać z tej planety surowce, czy... O! O, widzicie, strzelali do mnie, ale zdążyłem się skryć w krzakach. Jak obrywam to, co ciekawe też, bardzo fajny efekt, wszystko się staje czarno-białe. Można by trochę tę grę też porównać, nie wiem, z Limbo może trochę, czy z Inside. Choć nie ma tu aż tak mrocznego klimatu, to wszystko jest piękne i kolorowe. Można by też grę porównać trochę z... z Oddworldem może. Oddworld, czyli Abe Exodus i tak dalej. Ogólnie o Abe'ie myślę. Bo tu mamy też takie elementy właśnie skradankowe, coś przesunąć.
Chociaż nie możemy wpływać na mózgi tych robotów, no bo roboty nie mają mózgów. Ale może jakoś na procesory będzie można wpłynąć? To był chyba zły pomysł. Tak, to był zły pomysł, ale widzicie, że strzelają. Czyli po prostu tutaj taki element skradankowy, który też wymaga od nas czujności i zwracania uwagi na to, w którą stronę dane roboty patrzą, tak? Nie mógłbym tego porównać na pewno do Assassina, no bo to nie jest ten poziom skradanki. Ale reagują na dźwięki, z tego co zauważyłem, więc trzeba uważać, jakie dźwięki wypluwamy z siebie. No i też oczywiście nie widzimy tego, tak jak, nie wiem, w komandosach. Nie widzimy stożka, w którą stronę patrzą przeciwnicy, ale no widzimy, w którą stronę są obróceni, więc to samo przez siebie się rozumie, tak? No i naprawdę jest tutaj sporo akcji. Już naprawdę doświadczyłem bardzo sporo akcji na te 30 minut, więc myślę, że dalej będzie tylko ciekawie. Zresztą można zobaczyć trailer i po tym trailerze widać, że ta gra jest usiana akcją. Więc widać, że stawia bardziej na akcję, wow. I na jakieś takie wow elementy właśnie takiej... Strzelają w nas laserami, lasers! To są dzikie koty z Saturna, na pewno. Wow, i teraz wylądowaliśmy w jakiejś dżungli. Tak, więc gra stawia mocno na właśnie na akcję i doznania wizualne, więc... Myślę, że jakby grać w nią właśnie na... Albo oglądać ją może na tej 4K, czy po prostu... Może... Tutaj może VR-y kiedyś będą. Może twórcy pomyślą tu o jakichś VR-ach. Bo naprawdę ta gra się właśnie prosi o takie całkowite doznanie, tak? Trójwymiarowe w pełni. Bo ten świat jest naprawdę świetnie przygotowany. No troszkę mogę powiedzieć, że brakuje mi takich elementów typu, że gdzieś tutaj mogłeś zauważyć tajne wejście i znajdujesz jakieś rysunki, o tak? Bo to niektóre gry tak mają, że na przykład w postaci tajnych malunków opowiadają historię danego świata. Może tego mi trochę brakuje, ale no, nie mogę od każdej platformówki wymagać, prawda? Żeby miała mnóstwo sekretów, znajdziek i elementów logicznych. Myślę, że ta gra naprawdę nadrabia swoją estetyką dość mocno. Ja sobie ostatnio szedłem górą, a teraz sobie idę dołem, patrzę, czy można przejść dołem. Dołem nie można, tak. Czyli tak jak myślałem, naszym zadaniem jest jednak przejście górą, czyli wspinanie się na jakich, na przykład tutaj, na jakieś grzybki, chwytanie się elementów. Chociaż to może być trochę trudne do wypatrzenia, o co się trzeba w tym momencie zahaczyć, czy złapać, ale... Myślę, że gra jest na tyle intuicyjna, mimo wszystko, że stawia nam blokadę, jakbyśmy chcieli gdzieś pójść, gdzie się nie da. No i jest to na pewno gra liniowa. Regrywalności w tej grze raczej spodziewać się... Co ja zrobiłem? Chciałem tylko lekko podejść. Regrywalności na pewno... Aha, bo ja teraz jeszcze bardziej spadłem. Rozumiem. Regrywalności w tej grze na pewno nie można się spodziewać, no bo... Chyba, że czegoś nie wiem, no wiadomo, no ja tę grę oceniam i nagrywam ją na świeżo i oceniam ją tylko z perspektywy tych 30 minut, więc może twórcy coś tu przewidzieli, ale no, chwilowo wygląda na dość mocno liniowo, tak? Nie wyczuwam, żeby tu było coś więcej przy ponownym zagraniu, ale mogę się mylić. To są na razie tylko i wyłącznie moje pierwsze wrażenia. Można się oczywiście przez to pruchenko w środku, ale ja sobie teraz przejdę górą. O! Aha, tu w ogóle... No dobra. Tu nie było w ogóle gdzie się schować. Tu trzeba uważać... To pewnie te złote kwiaty, złote liście są tymi liśćmi, gdzie można się schować. Tak, czyli nauczyła nas gra, że... Ale uważaj, tutaj jest robot. Tu jest... Blisk, o! Tak? Blisk go będziemy nazywać. Bliski tu chodzą. No już do widzenia. Wow! A jak się schowamy w krzakach, teraz gubią mózgi swoje elektroniczne i już nie wiedzą, co się dzieje. Dobra. Ale w taki sposób go zrobiliśmy w jajo. Jakieś... Aha, no widzicie, to jest noc, tak? Więc pewnie te kwiaty byłyby zielonymi parasolami, gdyby było tutaj światło dochodziło. Tak zakładam. No i coś się dzieje na pierwszym planie, coś się dzieje na drugim planie, na trzecim i 15 również. Tutaj troszkę zwrócimy na siebie uwagę pewnie. Ale na szczęście te roboty są głupie. Znaczy, inteligencja na pewno nie grzeszła, jak widzicie. Spokojnie można w bardzo prosty sposób im uciec. O, bardzo mi się podobają te wszystkie refleksy świetlne, te przebijanie światła przez drzewa. O, mamy nawet wodę. Teoretycznie tu jest narysowane coś, jakby można było to... O, proszę. Można przesuwać nawet pieńki. Czyli gra nam tłumaczy, możesz przesunąć pieniek,
Nie przesuwałem go wcześniej, nie miałem potrzeby. Możesz przesunąć pieniek, jeżeli zauważysz jakiś element z narysowanym rąbem, tak? Ciekawe. No właśnie, bo tutaj teoretycznie nie jest to nam potrzebne, żeby progresować dalej, więc ja po pierwszym razem w ogóle pominąłem tamten element. I wychodzimy z dżungli znowu na światło dzienne. Takie jakieś plomby, bomby tam są. Ładna gra. Naprawdę ładna gra. Cieszy oko niesamowicie. I też mi się podoba, że ona ładnie miesza elementy spokojne z... O, tu jest piękny obrazek też, tak? Elementy spokojne, kiedy nic się nie dzieje, możemy się, prawda, cieszyć oko pejzażami i tak dalej. Z elementem akcji, nagłym najazdem kosmitów, o właśnie, a propos. Gdzie trzeba kombinować i szybko działać. Tu też myślę, że przesunąć trzeba ten badyl. Strzelasz we mnie, o to skubańcu, wyłapał mnie. No dobra. To trzeba będzie go zrobić w jajko. Jak najszybciej przesunąć. A, ten głaz się już przesunął. Sami widzicie, że on się sam przesuwa też. Czy inaczej, nie sam się przesuwa, tylko gra zapamiętała, że ja przesunąłem ten głaz wcześniej. Dobra, spróbuj zwrócić uwagę na niego. Znaczy jego uwagę spróbuj zwrócić. Jak blisko mnie jest, to rzeczywiście mnie też zauważa. Okej, okay. Czy on nie jest tak całkowicie ślepy. Też się trochę uczę, jak działa sztuczna inteligencja tych przeciwników. Ale myślę, że teraz to już po prostu... Nara. Albo i nie. Skubany. Trzeba go jakoś zająć, żeby móc tam przejść. Za pierwszym razem jakoś nie miałem problemu z tym typem, więc się zastanawiam, czemu teraz mam. Dobra, typie. Uhu, tu jestem. O, właśnie. Tak, tam masz iść, tylko teraz... Aha. Pytanie, czy uda mi się przeżyć. Okej. Dobra, typo idzie w krzaki. Schowałem się w krzakach, dobra. Idź sobie. Dobra, poszedł sobie. Trochę zgłupiał, ale dobrze. No właśnie, no inwazja jakaś. Ewidentnie. Wyskoczyły jakieś znowu szmergle. O, i kolejny typ przeciwnika. Ło, i zabiło małe stworki. Trochę mi to przypomina pluskwy z Matrixa. Bo szczególnie po tych odnóżach, tak? One są głupie, nie reagują kompletnie na dźwięki, ale laser, jeżeli zobaczą nas w tych laserach, to od razu dead. Strzelają wiązką i tyle nas widzieli. Czy to było, że trzeba chować w tych krzakach? Pewnie nie. Tu jest woda, ale szybko uciekam. Aha. No właśnie, teraz trzeba uważać na tego szmergla. Dobra. Okej, można biec dalej. No, jest tutaj. O. Dobra, idź sobie z tym laserem. Wypad. Skanuj sobie prawą część. Dziękuję. Tak, więc jest tutaj, to nie jest tak super ekstratrywialna gra, że po prostu wciskamy klawisz w prawo i koniec. I tyle z gameplayu, nie? Tu trochę trzeba czasem się zastanowić. Pokombinować. Teraz pytanie. To jest ten moment, do którego doszedłem, grając sobie, tak? Bo pamiętam, że tutaj miałem problem z przeniesieniem tego kloca, kiedy on tymi laserami tutaj właśnie próbuje nas ten... A zobaczy, co tam na górze jedzie. Jakiś, kurde, tramwaj. Z dziwną mazią zieloną. Nie wiem, co to jest. No dobra. No to teraz już rzeczywiście jest dla nas, czyli dla was i dla mnie, dziewicza wyprawa po tej planecie, bo od tego momentu nie mam pojęcia, co mnie czeka. Do tego momentu wiedziałem. Można się tu cofnąć, na górę wejść? Nie da się. Okej. No dobra, no to idziemy. Oho. I znowu, kolejna inwazja. Wow. Do czego oni strzelają? A może z jakiś... Pytanie, czy oni strzelają do mnie? Czy może jest tu jakiś... Ajajaj. Czy jest tu może jakaś inteligencja, która... Czy mieszkańcy tej planety, którzy będą walczyć? W sumie też zastanawiam się, kim ja jestem w tym całym chaosie i harmidrze. Też pytanie, czy ja tu mam po prostu biec, czy tu mam się gdzieś schować po drodze? Chyba trzeba cały czas biec. Ewidentnie cały czas trzeba być w ruchu. Wow. Dobra, a tu co? A, dziękuję. Zawaliło mi się na głowę, ale na szczęście to nie był powód na zginięcie. I widzicie, cały czas jest jakaś akcja. Ładnie przeplatana z jakimiś małymi elementami krótkimi.
gdzie faktycznie możemy poczuć się bezpiecznie. I znowu jakaś mroczna lokacja, jakieś plastry miodu. Wow. Wow, wow. Tak miało być, o kurcze. A teraz w ogóle jeszcze jakiś świat. Po bąblach można się wspinać. Mega zielony świat. O kurcze, no piękne. Jakiś rój. Mówiło się, że plastry miodu, ale tutaj rzeczywiście są jakieś owady, które jaja składają tutaj. O kurde. Aha. Wielki żuk chaosu. Tu na górze jest jakieś jajko też. Patrzcie, ale to jajko można wziąć. W ogóle nasza postać też chyba patrzy w kierunku interesujących elementów. Tak jak pamiętam, że Limbo, postać z Limbo zawsze wyciągała rączki do ważnych miejsc. Coś czuć, to jajko nam się przyda. Tak, to jest odporne dość. O, dwa jajka mamy nawet. Dobra, dwa jaja. Mogę się wspiąć na niego? Mogę. Okej, okay, dobrze. Mamy też latareczkę, jak widzicie. W razie, gdy było zbyt ciemno, wow, i zjeżdżalnia. Wow, ile jaj tutaj jest. O! Okej, okay, czyli wrogami nie tylko są przeciwnicy, alieny, ale również te robale nie za bardzo nam się, nie za bardzo im się podoba to, żeśmy weszli tutaj do ich terenu. Wow! Plują w nas kwasem. Skubańce. Niestety nie wiem, jak długo ta gra będzie trwała. Innymi słowy, nie mam pojęcia, ile trwa gameplay pełny. Nie znalazłem informacji o tym, na ile starcza ta gra. Oczywiście, jak wam się spodoba, to możemy ją ograć całą, to nie ma żadnego problemu według mnie. Bo na razie możecie liczyć standardowo u mnie, jak zazwyczaj bywa, na dwa odcinki poglądowe. Dzisiaj i jutro. Dzisiaj wcześniej o 14, bo premiera, jutro normalnie o 16. Przesuwamy jajo. Aha. Ło! Fasa mnie opluło dziadostwo. Ale od razu zmieniło się trochę na czerwony kolor, jakby było właśnie w takim trybie zwiadowcy. Coś źle zrobiłem. Pytanie, czy w ogóle to jajko mi jest tu potrzebne. Oj! Nie pluj! Nie pluj! Skubaniec. Opluł mnie całkowicie. Ale checkpointy, tak jak mówię, są tutaj zrobione bardzo dobrze, bardzo często, przez co nie ma frustracji z powodu, wiecie, z powodu ciągłego powtarzania wielkich części. Tak? Czy długich części. Odejdź! Dobra, schowaliśmy się między jajkami. Ja też są trochę ślepi, tak? Niby widać mnie, że tu jestem. Ale jednak mnie nie opluwa. Dobra, o kurcze, no to było... No dobra, tam trzeba jakoś... Oho. Hops, dobra, udało się. Przeszliśmy ten kawałek. Gra ta działa bardzo płynnie, trzeba przyznać. Ja tu mam wszystkie maksymalne ustawienia graficzne. Może czasem można zobaczyć lekki spadek klatek, ale ja nie jestem aż takim, kurczę, pedantem, żeby zwracać na to mocną uwagę. Może wy zwracacie na to uwagę, ale naprawdę działa płynnie. Zresztą no, też trzeba wziąć pod uwagę, że ja nagrywam, więc jeszcze dodatkowe obciążenie jest nagraniem dźwięku. Wow! Nagraniem zarówno dźwięku, jak i audio, tak? Aha, rozumiem, to jajko nam się przyda, żeby wskoczyć tam na górę. Gra jest podzielona na chaptery. Jak sobie wejdziemy tutaj w menu, to tu mamy napisane chapters. Tu mamy już trzeci chapter. Gra w żaden sposób, ona idzie cały czas płynnie, tak? Nie ma żadnych loading screen. To też jest bardzo istotne. Nie ma... No dobra, na początku to intro miało jakieś ekrany ładowania, ale zobaczcie, że cała nasza teraz podróż jest kompletnie bez żadnych ekranów ładowania. Taki God of War, nie? Tam też było bez ekranów ładowania. Oj! Mam nadzieję, że... Właśnie, że między jajkami... Kurczę! Jednak mnie opluło. Myślałem, że między jajkami mnie zauważy. Jakkolwiek to brzmi. Że między jajkami mnie nie zauważy. Aha. Już mnie widzi. W ogóle stoi obok mnie, ale jak widzę, że jak się nie ruszam, to sobie odpuszcza. Dobra, robaku. A możesz sobie pójść gdzieś w piruny daleko? Szczerze powiedziawszy, to tu jak jesteś, to... Nie wiem, czy mi się to uda.
Dobra, tu się udało, tu się mogę skryć za jajkami. Dobra, ale ten koleś... O, o! Czemu mi obrzygałeś, ty skubańcu? Bo myślałem, że on ma oczy, ale on nie ma oczu. To te oczy, które ja nazywam oczami, to jest odwłok. To nie są oczy. Dobra, rozumiem, że tu będę musiał zrobić wielki skok wiary! I biec przed siebie, dobra. To biegniemy. Okej. W porządku, czyli... No tutaj... Oho. Dobra, udało mi się złapać. Trochę fartownie też, ale... O! Dobra, już, skryty w jajkach. Skryto jajkach. Dobra, żygacze paskudne. O! Roboty są też tutaj. Myślę, że go zjedzą. Tak! Dobrze! Zniszczyć najeźdźców z kosmosu. Lubię cię, chłopie. Żuku chaosu, lubię cię. Niszcz te wszystkie paskudne dziadostwa. Tu też jest robot do zniszczenia, halo? Tak, więc cały czas tu widzimy, że jest co robić, tak? Jest się przed czym chować. Czy mogę zrobić coś z tym robotem? Ejajaj, o jak wyskoczyłem, kurczę, teraz, dobra. No, chciałem jakoś przejść obok niego, ale dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie oczywiście na bieżąco. Jutro kolejny epizod, gdzie zobaczymy sobie dalej, jak wygląda planeta Alfa. To tak jak mówiłem, w sumie nie ma co robić podsumowania pierwszych wrażeń, bo na bieżąco was informowałem o tym, jakie są moje wrażenia. Zachwycam się wizualnie, naprawdę jest to świetna produkcja, wykonana technicznie, z dbałością o szczegóły. Piękny świat, piękne pejzaże, fajny pomysł. Zobaczymy, co będzie dalej, także trzymajcie się wielka piona i dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak wy odbieracie tę grę. Cześć!